niczego nie wykombinował. Ten wynik mówi sam za siebie. Tego już nikt nie oszuka, tego już nikt nam nie zabierze. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy znowu naszą kochaną Polskę. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nam towarzyszyli. Pierw to były setki ludzi, później tysiące. A w finale tej naprawdę wspaniałej kampanii, kampanii dla Polski, były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom. To jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten dzień przejdzie do historii Polski jako dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę, odrodzenie naszej Rzeczpospolitej. Chciałem podziękować dzielnej dziewczynie Wioli Bakrowskiej, szefowej sztabu. Liderkom i liderom partii koalicyjnych, Koalicji Obywatelskiej. Ale przede wszystkim, wiecie, no ci, co kandydowali, co zostali posłankami, posłami, oni mają swoją radość dzisiaj, taką indywidualną, ale chcę dzisiaj z całego serca podziękować tym anonimowym trochę. Asi, drugiej Asi, Krysi, Lenie, Krzysiowi Sośnie. Mariuszowi, Jankowi, Kupie. Wiecie, ja bym tych imion mógł wymieniać, bo to były dziesiątki ludzi, właśnie ciężko pracujących. Oni od samego początku wierzyli. To słynne czwarte i piąte piętro. Harujące 20 godzin na dobę. Naprawdę, no i wy wszyscy wolontariusze, którzy chronili mnie swoimi ciałami, sercami, myślami i wy swoimi modlitwami, bo są moi przyjaciele, którzy za to zwycięstwo demokracji modlili się całymi miesiącami. Jestem z was bardzo dumny. Jestem dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Dziękuję, Michał, tobie. Pokazał, jak wiecie, dużo odwagi i dadał ducha ludziom w wielu miejscach w Polsce. Jak wiecie, potrafiłem gadać na naszych wieczach godzinami. Uprzedzali mnie dzisiaj. To nie jest czas na twoje godzinne przemówienie. Więc tylko jeszcze raz chcę wam powiedzieć, będziemy pilnować tych wyborów przez całą noc. Jak wiecie, dziesiątki tysięcy ludzi siedzą w lokalach, pilnują, będą wysyłać na informacje. Nikt nam już tych wyborów, jak powiedziałem, nie ukradnie. Naprawdę przypilnujemy każdego głosu, żeby jutro, pojutrze było to, co dzisiaj mamy już w tej chwili. Mamy to naprawdę. Stworzymy w ciągu najbliższego czasu nowy, dobry, demokratyczny rząd z naszymi partnerami. Polska wygrała, wyście wygrali, Polki, Polacy wygrali.